Jakiś czas temu już coś widziałem, że tutaj rysujecie, robicie. Czy mogłeś odpowiedzieć od samego początku, jaki jest koncept tego wszystkiego? Bo chyba najbardziej w oczy rzuca się sam napis Arnswalde, czyli stara nazwa poniemiecka naszego miasta. Tak jest. Tak naprawdę no, działamy tutaj od marca, chcemy odświeżyć całą ścianę, robimy kilka motywów z Hoszna, właśnie zaczynamy od lewej strony, od Arnswalde, kończymy na herbie Hoszna z prawej, po środku są elementy, które to wszystko łączą. Tak naprawdę inicjatywa no, taka patriotyczna, lokalna, zebraliśmy tutaj chłopaków z okolicy, przyjechało paru gości z Warszawy, ze Szczecina, no i wypełniamy po prostu te wszystkie ściany kolorami. Powiedz mi, kto był głównym pomysłodawcą no właśnie tego pomysłu? Tak naprawdę tutaj w trójeczkę podziałaliśmy Ernest, ja i Bartek, czyli tutaj hoszczeńscy writerzy. Zamalowywaliśmy tak naprawdę swoje stare prace, więc robimy po sobie, na nowo, z nowym pomysłem. Sam muszę przyznać, że no, to jak wyglądało to wcześniej, a to tak jak wygląda to teraz, to widać taki cały ład i skład, że to jest przemyślane. Bardzo fajnie to wygląda i mi się to po prostu podoba, ale jestem ciekaw, jak ludzie przychodzący tutaj reagują na wasze prace. Oj, wiesz co, no odzew jest pozytywny, przychodzi tutaj naprawdę dużo ludzi, każdy się cieszy, że coś nowego będzie, kolorowego. Tak naprawdę cała koncepcja jest taka, że malujemy od dołu do góry. Wcześniej te wrzuty były robione tak częściowo, dlatego one tak wyglądały nieciekawie, no bo zawsze gdzieś tam ten beton z tej ściany wyskakiwał. Teraz po prostu lecimy od góry do dołu, całe tło, jest jedna duża koncepcja, co przęsło się zmieniają kolory, no i... I tyle. Co pan sądzi o dzisiejszej inicjatywie, no, która się tutaj tak właściwie odbywa? Bardzo fajna akcja. Więcej takich rzeczy w naszym mieście. Na pewno będzie bardziej kolorowo, no i weselej. Bo tak właściwie nie ma porównania z tym, co było tutaj wcześniej, szaro, buro. Pomimo tego, że to były prace tych samych osób też poniekąd, to jednak teraz nabrało to naprawdę strasznego, ale naprawdę strasznie dobrego charakteru. Zgadzam się. Chodzi o to, żeby to było robione jakoś tak wspólnie, w sensie takim, że jeden drugiemu nie będzie wchodził, zamalowywał i tak dalej. Tak? Jeśli to będzie takie zorganizowane, uważam, że to świetna akcja jest. A wiemy, jak czasami z tymi muralami bywa w Hosznie, jak ostatnio mogliśmy się przekonać. Także miejmy nadzieję, że to pozostanie w nienaruszonym stanie, jak już zostanie skończone. Tak jest. Myślę, że tutaj żadni kibice, pseudokibice zwaśnionych klubów nie będą angażować się akurat w tu zamalowywanie czegokolwiek, ponieważ to jest takie jakby... jakby to nazwać? No w każdym razie myślę, że tu nie wywołuje to konfliktów między różnymi grupami. Przede wszystkim nawiązuje do naszej małej, jak najbardziej sympatycznej społeczności hoszczeńskiej. Dzień dobry, mam pytanie, bo od jakiegoś czasu widzimy, jak się pan tutaj bacznie przygląda pracom chłopaków. Co pan na ten temat w ogóle prac sądzi? No dobre, ciekawe to jest. No, nawet przyszedłem tutaj spojrzeć, jak to się zaczyna na przykład malować. Nie? To widzę, że to jest zaskicowane, nie? No i później farbami uzupełniane dla oka, nie? Tak, wiesz, że... No i tak estetyka tu będzie trochę, nie? Że to ładnie wyglądać, a nie takie pomazane, nie? No to jest tak, że elegancko, no, jedno słowo.
ludzi uważa, że graffiti to nie jest taka sztuka, jakby się chciało, żeby była za taką uważana. Jednak dzisiaj pokazujecie coś kompletnie innego, wspierając patriotyczną, po prostu nasze lokalne patriotyczne miasteczko. Powiedz mi, jak zacząć przygotowywać się do takiego muralu, żeby to po prostu dobrze zrobić? Poniekąd na początek chyba przełamać ten temat tabu, że graffiti to nie jest przede wszystkim bazgranie po murach i malowanie pociągów. No a także z innej strony pewna forma sztuki, bo graffiti, jak wiemy, wywodzi się rzeczywiście ze Stanów Zjednoczonych, kiedy to była to forma buntu wobec systemu. Ale jest, tak jak mówię, bardzo dużo ludzi tego typu jak ja, jak Max Baczyński, którzy nie robią tego po to, żeby najzwyczajniej w świecie komuś utrudnić życie, tylko żeby w jakiś sposób wyrazić siebie, właśnie wypromować miasto, a uważam, że takie kolorowe ściany i współpraca z gminą tutaj w okolicy to jest najlepsza droga do tego. Powiem ci, że jak ja patrzę na waszą pracę, to dla mnie, kto jest artystyczną łamagą, wygląda to po prostu mega skomplikowanie. Powiedz mi, jak się do tego zabierasz? Czy to jest już taki poziom, że jak już to widzisz, jak już masz plan w głowie i go realizujesz, to idzie jak spłatka? Wiesz co, no, na początek potrzebny jest dobry szkic. Ja nigdy nie uważałem siebie za artystę. Uważam bardziej, że to jest po prostu forma spędzania wolnego czasu i takiej pasji troszeczkę pobocznej. Wyrażania siebie? Oczywiście, ale przede wszystkim wymaga to lat treningu. Każdy z nas zaczynał na dobrą sprawę na papierze, na kartkach, kiedy to dopiero uczył się czy to kształtu liter, czy w ogóle wprawy, która cały czas w ręce się znajduje. No potem dopiero wychodził na ściany i tworzył swoje obrazki w nieco większym formacie. Tyle. Właśnie, koncepcja. Czy mógłbyś powiedzieć właśnie, jaki jest dalszy plan oraz, no w sumie inaczej, jaki był początkowy plan i jaki jest dalszy plan rysowania tego muralu? Plan był taki, żebyśmy w tym roku zrobili tą całą ścianę, co widać, że się uda już dzisiaj. W następnym roku chcielibyśmy polecieć od strony tutaj zacienionej, od Intermarché, a za 2 lata od strony Dino, więc tak naprawdę co 4 lata możemy tą całą ciepłownię od nowa zamalowywać. Na pewno będzie wyglądała lepiej niż przed. Powiedzcie, czy oprócz tego macie jeszcze jakieś plany na przyszłość związane właśnie z graffiti, bo to po prostu wasza pasja. Wiesz co, no mamy nadzieję, że jak ludzie zobaczą, że to jest naprawdę kolorowe i ciekawe, to będziemy mieli więcej ścian gdzieś w mieście, które będziemy mogli zagospodarować. Z miłą chęcią będziemy malować jakieś akcenty choszczeńskie. No, jak ktoś jest chętny, zapraszam do kontaktu, będziemy działać. Jeszcze tak na marginesie to, że budynek PEC-u zgodził się na to, żebyście mogli to rysować. Jak zareagowały władze miasta? Czy w jaki sposób się z nimi kontaktowaliście? Tak, Urząd Miasta nas wsparł gotówkowo na farby. No, cała inicjatywa jednak troszkę kosztuje, bo tych farb kupiliśmy około 200. Białej samej wykorzystaliśmy 40 litrów, więc to leci. Ale każdy, z kim rozmawialiśmy, był na tak, wsparli nas finansowo. Loga są na ścianie, więc widać, kto nam pomagał. Dziękujemy bardzo i liczymy na następny rok na sponsoring.